Marcin Wasilewski, jesteśmy już po walce wielkiego boom. Marcin, zadowolony? Oczywiście, nie? Szybka wygrana, łatwa wygrana, bez kontuzji, to jak najbardziej cieszę. Patryk dobrze nastawiony był, bo Nikola powiedział, że go, przed chwilą rozmawiałem z Nikolą, powiedział, że go wszystko go zablokowało, przerosło go chyba to. A Patryk wyglądało na to, że jest w środowisku naturalnym. Co mam ci powiedzieć, bije się ze mną, bije się z Maduszakiem na codzienność, więc musi być do tego przygotowany, nie? Ale jednak hala to hala, nie? Ludzie, to wszystko gdzieś tam presja, oczekiwania, dużo ludzi pewnie gdzieś tam wywierało presję na Patryka. Jak ty to oceniasz? No nie zapominajmy, że on jest chłopakiem ze stadionów, tak? Tam jest dużo, dużo więcej tysięcy ludzi niż tutaj dzisiaj w Ząbkach, więc jest przyzwyczajony do tego natłoku ludzi, natłoku krzyków. Co teraz dalej? Jakie dalsze plany? Już macie coś poukładane? Bo o tą walkę było ciężko, jakby to powiedzieć, trzeba było wywalczyć tą walkę, jeszcze trzeba było stoczyć pojedynek, wygrany i co dalej? 25 marzec, Chwawy Sport. Dobra, to czekamy w takim razie i trzymamy kciuki za dalszy rozwój kariery Patryka. Dziękujemy.